Wszystkich Świętych w polskiej tradycji to dzień zadumy. Na początku to święto obchodzono 1 maja i dopiero w roku 731 papież Grzegorz III przeniósł je na dzień 1 listopada. Wszystkich Świętych często mylone jest z Dniem Zadusznym, czyli Dniem Zmarłych, obchodzonym 2 listopada. W krajach katolickich w Dniu Wszystkich Świętych odwiedzamy groby bliskich, czcząc ich pamięć. W kościele prawosławnym takim dniem jest Niedziela Wielkanocna. Natomiast w krajach anglosaskich odpowiednikiem Święta Zmarłych jest Halloween. Protestanci w odróżnieniu od katolików świętują na wesoło. Przebierają się w stroje zjaw, duchów i upiorów. Urządzają bale przebierańców oraz przystrajają swoje domy wydrążonymi dyniami. W większości religii ze Świętem Zmarłych związany jest ogień, który jest symbolem nie tylko pamięci, ale również modlitwy i wdzięczności za życie bliskich osób. Według tradycji pogańskiej ogień ma również na celu oświetlenie drogi zmarłych, spalenie ich grzechów i odpędzenie demonów. W tym zadusznym czasie 66 lat temu zmarł najsłynniejszy polski chłop. Mowa oczywiście o trzykrotnym premierze Polski Wincentym Witosie. W jego domu w Wierzchosławicach istnieje muzeum poświęcone jego pamięci. Wincenty Witos zmarł w Krakowie 31 października 1945 roku. Kondukt pogrzebowy szedł do oddalonych o 80 km Wierzchosławic 6 dni. Pogrzeb Wincentego Witosa był jednym z największych pogrzebów politycznych w historii Polski. Do tej pory przewyższał go jedynie pogrzeb Jana Pawła II i pogrzeb Lecha Kaczyńskiego. W pogrzebie Witosa brał udział 100 tysięcy ludzi. Do Wierzchosławic na 6. dzień dotarło 40 tysięcy. Nigdy wcześniej ani nigdy później już Wierzchosławice nie widziały takich tłumów jak wtedy. Witos wskazał miejsce swojego pochówku w testamencie i jasno zaznaczył, że pragnie spocząć na zawsze pośród tych, z których wyszedł. Nie wszystkie jego życzenia zostały jednak spełnione, ponieważ chciał być pochowany w grobie zwykłym. Jego trumnę złożono w okazałej kaplicy. Pogrzeb Witosa był wielką manifestacją polityczną. Brało w niej udział najwyższe głowy państwa z wiceprezydentem Krajowej Rady Narodowej Bolesławem Bierutem, z ministrami, ale przede wszystkim chłopi żegnali swojego prezesa, chłopi żegnali swojego premiera, odprowadzając jego trumnę tu do Wierzchosławic, z Wojnicza, około 30 km oddalonego od Wierzchosławic. Chłopi nieśli trumnę na własnych barkach, tak oddani byli właśnie Wincentemu Witosowi. Co roku Muzeum Wincentego Witosa organizuje Zaduszki Witosowe. Kaplicę, w której pochowany jest premier, odwiedzają nie tylko władze PSL-u z Waldemarem Pawlakiem na czele, ale również zwykli rolnicy z całej Polski, którzy pragną oddać cześć temu wybitnemu człowiekowi, a przede wszystkim prawdziwemu rolnikowi. Marta Bartkowska, Agroflesz.